Niemcy. Nazwała ich covidiotami. Reakcja prokuratury. Niemiecka prokuratura. Liderka SPD mogła nazwać protestujących covidiotami. Osoby sprzeciwiające się obowiązkowi noszenia maseczek, także ci, którzy protestowali przeciwko ograniczaniu swobód obywatelskich, mogli zostać nazwani covidiotami, stwierdziła niemiecka prokuratura, odnosząc się do słów Saski Esken, liderki partii SPD. Oznacza to, że skargi przeciwko jednej z przewodniczących partii socjaldemokratycznej zostały oddalone. Saski Esken użyła takiego słowa na Twitterze. Do berlińskiej prokuratury wpłynęły setki skarg w tej sprawie. Śledczy orzekli jednak, że Esken korzysta z konstytucyjnego prawa do wyrażenia opinii. Przypomnijmy, że SPD jest w koalicji rządzącej z partią Angeli Merkel. W jednym z tweetów na początku sierpnia Esken napisała, że ludzie protestujący na marszu w Berlinie zagrażają zdrowiu innych, naruszając zasady dystansowania społecznego, a także ignorując zasady dotyczące noszenia maseczek. Wskazany termin covidiot jest wyrazem opinii i w dyskusji politycznej podczas pandemii koronawirusa, nie podlega ściganiu i jest objęty konstytucyjnie chronioną wolnością słowa, stwierdzili prokuratorzy. Przypomnijmy, w ostatnich tygodniach dochodziło w Niemczech do wielu protestów przeciwko ograniczeniom narzuconym przez władze z powodu koronawirusa. Na demonstracjach, jak wskazuje Reuters, pojawiali się też działacze na rzecz praw obywatelskich, osoby sprzeciwiające się szczepieniom, a także neonaziści oraz członków skrajnie prawicowych grup, w tym opozycyjnej partii Alternatywa dla Niemiec AfD.